Choroby autoimmunologiczne, zwane również chorobami z autoagresji, są coraz częściej diagnozowane przez lekarzy. Diagnostyka polega na wykryciu we krwi osoby chorej przeciwciał przeciwko własnym komórkom organizmu. W chorobach tych nasz układ odpornościowy pracuje do tego stopnia wadliwie, że atakuje sam siebie, uważając własne ciało za intruza. Nie ma jasnych przyczyn powstawania tych chorób. Choroby autoimmunologiczne mogą być czasami bardzo niebezpieczne dla organizmu, np. toczeń czy reumatoidalne zapalenie stawów. Ale mogą być też również schorzenia niezbyt groźne, jak np. autoimmunologiczne zapalenie tarczycy zwane chorobą Hashimoto czy łysienie plackowate. W przypadku schorzeń niebezpiecznych dla życia i zdrowia stosuje się silnie działające leki. Konwencjonalna medycyna zaleca w ich przypadku środki immunosupresyjne i leki przeciwzapalne, np. kortykosteroidy. W przypadku mniej groźnych schorzeń nie używa się tych silnie działających leków, ponieważ takie postępowanie powodowałoby więcej strat niż korzyści. Pacjenci z chorobą Hashimoto nie zażywają praktycznie żadnych leków hamujących postęp tej choroby. Z biegiem czasu prowadzi to do uszkodzenia tarczycy. Leki włącza się dopiero wtedy, kiedy poziom uszkodzeń tarczycy jest na tyle duży, że produkuje ona za mało hormonów. Zaleca się wtedy substancję hormonalną, mającą na celu uzupełnić niedobory hormonów tarczycy. Sytuacja zmieniła się niedawno, w chwili wykrycia własności terapeutycznych jednego z surowców zielarskich stosowanego w medycynie chińskiej. Jest nim korzeń piwoni białej. Okazuje się, że ma on własności modyfikowania, czyli naprawiania wadliwie funkcjonującego systemu immunologicznego i przez to pomocny jest w chorobach autoimmunologicznych. Napięciowe bóle głowy są dość uciążliwym towarzyszem życia. Głównie pań, choć miewają go również mężczyźni. Nie jest może zbyt silny, ale występuje bardzo często. Lokalizuje się najczęściej w okolicy czołowej, ma charakter rozlany i tępy. Niektóre osoby określają go jako wrażenie ucisku. W odróżnieniu od migreny nie pojawiają się w czasie jego przebiegu nudności ani wymioty. Ujawnia się zwykle po 30 roku życia, a szczyt zachorowań to czwarta dekada życia. Najlepszym antidotum na tę przypadłość jest terapia manualna i krople poprawiające trawienie. Znany fitoterapeuta ojciec Grzegorz Sroka w tym przypadku zalecał takie właśnie krople i uzyskiwał dobre efekty. W tym roku mija 25 lat od czasu, kiedy zaczęto stosować słynną pomadę ojca Grzegorza Sroki. W jej tworzeniu obok zakonnika zielarza oraz współpracujących z nim lekarzy brali również udział eksperci, m.in. profesor Aleksander Ożarowski. Po opracowaniu tego unikalnego produktu został on zastosowany u pacjentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Założeniem, jakie zostało przyjęte przy tworzeniu tego ziołowego mydła, było uzyskanie produktu, który pomocny byłby w przypadku alergii skórnej oraz trądziku. W czasie obserwacji prowadzonej w klinice stwierdzono, że poprawia on stan skóry w tych schorzeniach. Dodatkowo wykryto, że łagodzi objawy innych poważnych dolegliwości skórnych, takich jak łuszczyca, pęcherzyca łojotokowa, łojotokowe zapalenie skóry czy rybia łuska. Było to dla twórców preparatu miłym zaskoczeniem, zwłaszcza że stosowanie tego mydła ziołowego jest niezwykle wygodne w porównaniu z typowymi lekami w postaci maści czy pudrów.